Witam Państwa gorąco, dzisiaj będzie o kolarstwie, temat bardzo mi bliski za sprawą tego, że od wielu lat w telewizji polskiej zajmuję się właśnie między innymi, poza sportami walki, kolarstwem. No i powstaje dość proste pytanie, teza, sformułowanie, czyżby nastąpił renesans tego polskiego kolarstwa. Biorąc pod uwagę wyniki, które osiągają ostatnimi czasy polscy kolarze, można by było takie sformułowanie ukuć. natomiast pojawią się z pewnością sceptycy, Którzy stwierdzą, że kolarstwo być może ma przebłyski, ale o renesansie jak na razie mówić zdecydowanie za wcześnie. Ja spróbuję tych sceptyków przekonać do tego, że jednak można mówić o pewnego rodzaju odrodzeniu. Otóż ostatnie sukcesy kolarskie, które mieliśmy okazję obserwować wspólnie śledząc najważniejsze wyścigi kolarskie świata, to były lata 90. kiedy to walczyli Zenon Jaskuła, nieco wcześniej Lech Piasecki. No i były to miejsca, umówmy się no co najwyżej średnio zadawalające i raczej wyniki pojedyncze. Potem nastąpiła długa posucha, no i wreszcie pojawiły się te młode, fantastyczne nazwiska, o których teraz było głośno przy okazji Giro di Italia, czyli Rafał Majka Przemysła w Niemiec. Te nazwiska, które wymieniłem, no oczywiście nie świadczą o potędze polskiego kolarstwa, ale pokazują, że kierunek jest bardzo dobry. A od czego się zaczęło? Zaczęło się przede wszystkim od masowości. Myślę, że to jest główny element który wpłynął na to, że polskie kolarstwo zaczyna po malutku się odradzać bowiem zawsze jest tak w każdej dyscyplinie sportu że ta masowość buduje swego rodzaju podłoże na którym mogą rodzić się talenty i z tej masowości możemy wybierać. Pojawiły się imprezy masowe nie tylko jeśli chodzi o szosę, również jeśli chodzi o MTB organizowane przez Czesława Langa na przykład Skandie Maratony w których to praktycznie co tydzień podczas sezonu pojawia się grubo ponad tysiąc osób i z tych młodych ludzi, którzy że startują w tego typu imprezach, można wybierać talenty, które potem szlifujemy, trafiają do tych zawodowych znakomitych grup zachodnich. Oczywiście dużo jeszcze jest do zrobienia w polskim kolarstwie, przede wszystkim chodzi o skostniały system ten taki szkoleniowy, który jest związany z Polskim Związkiem Kolarstwa. No tutaj musimy zdecydowanie jeszcze pracować nad zmianami mentalności, nad poprawą jakości tego szkolenia, no bo bez tego oczywiście sukcesów nie będzie, dlatego że pamiętajmy o tym, że jeśli chodzi o to kolarstwo i te nazwiska, które w tym momencie wymieniłem, one rozwinęły się głównie na Zachodzie. To nie jest tak, że tutaj w Polsce mamy genialne grupy świetnych szkoleniowców, którzy trenują zawodników, na światowy poziom. Niestety ci najlepsi trenują na zachodzie, w profesjonalnych grupach zachodnich i tam rozwijają swój znakomity potencjał i znakomity talent. Stało się tak w przypadku tych młodych chłopaków. Myślę, że także istotnym elementem, jeśli chodzi o kolarstwo polskie, jest także to, że Wyczyszczono kompletnie w tym momencie doping, czy wyrugowano doping z kolarstwa. Pamiętamy doskonale aferę Lensa Armstronga, wielkiej gwiazdy, wielkiej ikony kolarstwa, która okazała się zwykłym oszustem, ale on właściwie uwypuklił wierzchołek góry lodowej, czyli ten doping, który penetrował i jakby zżerał od środka całe kolarstwo. Teraz Międzynarodowa Federacja Antydopingowa w porozumieniu z władzami kolarskiego świata, zadecydowały, że zdecydowanie ukrócą ten proceder, no i efekt widzimy. Szanse w światowym peletonie wyrównały się znacznie. Nie decydują o sobie tylko ci bogaci, wśród których nie było Polaków, tylko decyduje po prostu talent. A tego talentu, jak widać, polskim kolarzom nie brakuje, jeżdżą świetnie. Szóste i siódme miejsce w ostatnim Giro Italia naszych reprezentantów pokazuje, że to są kolarze, którzy w przyszłości, kto wie, może nawiążą do wielkich sukcesów naszych znakomitych kolarzy sprzed lat, czyli Szosdy, Szurkowskiego, Langa. No. Oczywiście teraz peleton się zmienił. To już nie jest to, co mieliśmy okazję obserwować 20, 30, 40 lat temu. Tutaj to jest absolutny profesjonalizm. Poza talentem konieczna jest ciężka praca, poza talentem konieczne są pieniądze, ale gdy zawodnicy przechodzą właśnie do tych zawodowych grup, mają na to wielkie szanse, aby się rozwinąć w 100% i aby pokazać całemu światu, że polski kolarz może być również znakomity. No i my czekamy wciąż na zwycięstwo Polaka w naszym narodowym Tour de Pologne. Przed rokiem mieliśmy okazję obserwować Michała Kwiatkowskiego na drugim miejscu. Ja sądzę, że gdyby nasi kolarze przyjechali tutaj do Polski wypoczęci, nie zmęczeni tymi największymi imprezami, pamiętajmy, że Tour de Pologne będzie bezpośrednio po Tour de France, zatem z pewnością tutaj będą ci kolarze nieco wyeksploatowani, ale jeżeli przyjadą na tyle wypoczęci, mówię o tej szpicy aktualnie polskiego kolarstwa zawodowego, to myślę, że w 2013 doczekamy się w końcu polskiego triumfu w Tour de Pologne. A co za tym idzie? Nasi kolarze zaczną także coraz bardziej liczyć się, jeśli chodzi o kanwę międzynarodową i nie tylko nasz narodowy wyścig. No, sam fakt, że w Giro d'Italia Rafał Majka wystartował w charakterze lidera wielkiej grupy Saksotinków, czyli już nie gregario, czyli już nie pomocnik, ale zawodnik, na którego cała drużyna pracuje, świadczy o tym, że Polacy zaczęli liczyć się w światowym peletonie i ja myślę, że tych nazwisk będzie coraz więcej i że polskie kolarstwo, w końcu się odrodziło. Czyż przekonałem sceptyków tego twierdzenia o renesansie polskiego kolarstwa? Tego nie wiem, ale jeżeli tak nie jest, zapraszam do polemiki.